Jest wtorek, 17 września. Zapraszamy na wiadomości telewizji Imperium Gliwice. Rodzinne ogródki działkowe w Gliwicach cieszą się nieustannym zainteresowaniem. Zmienia się tylko podejście do tego, w jaki sposób spędza się na nich swój wolny czas. Wydaje mi się, z mojego punktu widzenia, że te działeczki zaczynają nabierać nowego rozpędu, nowego życia. Kiedyś by skupiali się bardziej działkowcy na tym, żeby coś posadzić, żeby coś urosło, żebyśmy mogli coś zjeść. W tej chwili bardziej skupiają się na wspólnym spędzaniu czasu, skupianiu wokół tych działek całej swojej rodziny. Bardziej rekreacyjnie traktują krzewinki, drzewka. Mimo tego, że nad ogródkami działkowymi zawisły teraz czarne chmury, to działkowcy robią swoje. W Gliwicach mamy bardzo sporo ogrodów działkowych, również tych we władaniu Polskiego Związku Działkowców. Te problemy, o których pani mówi, to problemy z tym, że Trybunał Konstytucyjny w zasadzie całą ustawę uznał za nieważną. W tej chwili trwają w parlamencie prace nad nową ustawą. Są różne opcje, ale właśnie warto podkreślić, że mimo tych trudności prawnych, legislacyjnych, to w Gliwicach mimo właśnie takiego stanu zawieszenia i nawet pewnej takiej ciszy prawnej czy braku obowiązującego prawa udaje nam się władzom miasta, udaje się z działkowcami dogadywać i nie ma większych problemów. Niezależnie od tego, co stanie się z działkami, to również władze o nie dbają i pilnują, żeby zostało zrobione to, co powinno. I doprowadziliśmy do tego, że wybudowaliśmy bez kontenerów, ale zrobiliśmy w zeszłym roku i w tym roku zrobiliśmy odrodzenie od ulicy Tarnogórskiej i Jeremskiego. Ze względu na porę roku już zebrano większą część plonów, co nie oznacza, że na działkach jest martwa cisza. Jesień jest okresem, kiedy należy się odpowiednio przygotować na nadchodzącą zimę i zabezpieczyć to, co się da. Najbardziej po prostu zająć się tym, co już jest w ziemi, tak, żeby to nie przemarzło, zabezpieczyć to, agrowłókniną przykryć, tak, drzewka pomalować, żeby zwierzątka różne nie poobgryzały, nie zniszczyły tego. Także to są takie, raczej się nie pryska, to już są takie rzeczy wiosenne, ale na tą chwilę po prostu naprawdę trzeba zabezpieczyć, bo ta pogoda jest na tyle zmienna, że w każdej chwili może coś dziwnego się stać, czyli mówię o niskich temperaturach, które mogą później doprowadzić do tego, że jednak to zniszczenie, co zostało już przez ten okres letnio-wiosenny przygotowane i ta praca, która została po prostu tutaj włożona. Nieważne, czy mają 25 czy 75 lat, zarówno jedni, jak i drudzy na parkiecie prezentują się rewelacyjnie. W Gliwicach odbył się turniej tańca seniorów. Pary, które zatańczyły, przyjechały z różnych części Polski, w tym także z Gdańska czy Szczecina. Ich do tańca nie trzeba przekonywać, a wręcz przeciwnie. Swoim podejściem mogą zarazić innych. Każdy taniec jest fantastyczny w swoim rodzaju, w swoich rytmach, w swojej melodyce, także ja osobiście uwielbiam foxtrota i czacze, a kolega się wypowie sam. Poza Polką wszystkie. Na największe docenienie zasłużyły sobie pary, których wiek w sumie przekroczył już 100 lat. Ale absolutnie tego po nich nie widać. Co więcej, zaangażowania i tego, co potrafią, niejednokrotnie pozazdrościć mogłyby im młodsze pokolenia. No, prezentują się rewelacyjnie. Jeżeli już się przekroczyło 55 lat i nadal można trenować codziennie po półtorej godziny i poc człowieka płynie, ale to jest sama radość i przyjemność, to znaczy, że jest to duże osiągnięcie. Gliwicki turniej jest dość specyficzną imprezą. Oczywiście, że jak w każdym konkursie, tak i tutaj liczy się nagroda i pokonanie konkurencji. Jednak dla uczestników ważne jest coś jeszcze. Samo trenowanie myślę, że też nie dawałoby aż takiej satysfakcji, bo jednak ta rywalizacja, spotkanie ludzi,
no to jest naprawdę ogromna przyjemność. Poza tym jest jedna rzecz, którą warto tutaj powiedzieć, to jest to, że dla nas taniec jest środkiem, nie celem sam w sobie, natomiast środkiem. Nie wiem, jaka dyscyplina sportu mogłaby sprawić, że będę musiał się trochę lepiej odżywiać, będę musiał się zebrać w kupie, pójść na trening. Wiadomo, że umiejętności prezentowane na parkiecie to oprócz talentu dużo ciężkiej pracy i godziny treningów. Pary, które zaprezentowały się w gliwickiej hali, swoją przygodę z tańcem zaczęły nie tak dawno. Niektóre z nich trenują dopiero od kilku lat. Niezależnie jednak od stażu jest coś, co im nieustannie towarzyszy, czyli pasja, bez której nic by im się nie udawało. Że jest to duże osiągnięcie. Muszą się świetnie prezentować. Oni się przede wszystkim cieszą tym, co robią. Jeżeli człowiek robi to z przymusu, wychodzi na ten parkiet, bo musi, to nie sprawia mu takiej przyjemności. I nie będzie tańczył, nie będzie wyglądał, nie będzie przyciągał spojrzeń i będzie go bolało po prostu. Nie ma, z przymusu się nie da. Bez przymusu. No to, że tak naprawdę no to nas tak bawi, że nie możemy się bez tego obyć. Bardzo, bardzo fajni ludzie i podobnie czujący jak my. Dlatego miło się tutaj spotkać, bo jest taka pełna akceptacja dla tego, co robimy, tak? Pomimo, że w naszym tym życiu codziennym zdarza się tak, że niektórzy spoglądają, że tyle razy chodzimy na treningi, to tak troszkę z takim przymrużeniem oka na nas patrzą. Natomiast tutaj nikt tak nie spogląda. Wszyscy tak samo postrzegają to i każdego to cieszy. Wszyscy są serdeczni. Turniej podzielony jest na 3 bloki w zależności od poziomu zaawansowania. W każdym z nich zaprezentowały się pary w swoim przedziale wiekowym od 25 do powyżej 60 roku życia. Proszę zwrócić uwagę na najstarszą kategorię, właśnie senior 3, gdzie to, co robią pary, to jest duży wyczyn. Szpagat na parkiecie to wielu młodych nie jest w stanie wykonać. Oni tak. Co ważne, uczestnicy bardzo cenią sobie taką inicjatywę. Dzięki turniejowi nie tylko mogą zaprezentować swoje umiejętności, czy spotkać się z osobami o podobnych zainteresowaniach. Ważne jest także to, że swoją pasję mogą przekazać innym. Cieszymy się, że jest taki ruch dla seniorów młodszych, wcześniej urodzonych. Że możemy się pokazać, możemy rywalizować między sobą. To jest też bardzo fajne, bo kiedyś byliśmy tak na taką dokładkę. Tak, byliśmy na przyczepkę i oglądali nas trochę jak małpy w zoo, bo nagle wypadają panie 30-40 plus i fikają jive'a, a okazało się tak naprawdę, że ci młodzi ludzie zaczynają powoli nas podziwiać za to, że znajdujemy czas i siłę na robienie takich rzeczy.